kochani, wycena. Wycena to jest sytuacja wyceniania, to jest sytuacja, w której ja chcę się dowiedzieć, jaka jest wartość. Można wycenić dzieło sztuki, można wycenić zegarek, można różne rzeczy wycenić, żeby się dowiedzieć, ile to jest warte. Jeżeli ja coś wyceniam, to jestem zainteresowany wartością. Jeżeli ja coś doceniam, to ja chcę, żeby wartość tego czegoś była wysoka. Ja nadaję tę wartość. Jeżeli doceniam swoją żonę, to ja jestem zachwycony tym, jaka jest piękna, jaka jest mądra, jaka jest kochana, jaka jest wierna. A w każdym razie jestem przekonany o tej wartości. I dlatego co innego wycenianie, co innego docenianie. Istnieje jeszcze trzecia możliwość, mogę coś ocenić. Czyli doszukiwać się negatywnych elementów, doszukiwać się błędów. Jeżeli oceniam pracę domową, szkolną pracę domową, jeżeli nauczyciel ocenia taką pracę domową, to się doszukuje błędów, doszukuje się, stara się zmniejszyć wartość. I teraz uwaga, po tym przydługim wstępie, po co ten wstęp zrobiłem? Żeby było jasne, o czym mówię. Spotkałem kobietę, która mówi, ja tylko oceniam swojego męża. To, co ja mówię, to jest cała prawda. Ja go po prostu oceniam. I drogie, cudowne, wspaniałe, niezwykłe kobiety, życzę wam, że jak już musicie, to wyceniajcie swoich mężów. A tak w ogóle, to jeżeli chcecie mieć cudownych, wspaniałych, niezwykłych samców, to ich doceniajcie, doceniajcie swoich partnerów, a wtedy ich wartość urośnie, przynajmniej w waszych oczach i w oczach waszych koleżanek, a to jest bardzo ważne.